Człowiek z firmą. Wywiady z przedsiębiorcami, inwestorami i właścicielami startupów. Cześć, nazywam się Damian miało i jestem dziennikarzem nowymarketing.pl oraz mam startup.pl. A moim gościem jest dzisiaj Maciej Sasin, konsultant do spraw rozwoju organizacji, trener i coach. Witam serdecznie. Dzięki Damian za zaproszenie. Cześć Maćko, no spotykamy się już sobie drugi raz na podcaście, chociaż tym razem już pod inną banderą, że tak się wyrażę. I dzisiaj stricte sobie porozmawiamy o tobie i twojej działalności, bo ta seria podcastów właśnie na tym polega. I zaczniemy od samego początku, bo od prawie 16 lat zajmujesz się konsultingiem i doradzasz firmom jak budować kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników. Ale czym się zajmowałeś wcześniej? Powiem tak, bo to, to były takie trudne czasy, kiedy ja zaczynałem. Tak naprawdę było 16 lat temu, wtedy bezrobocie było na poziomie chyba 10 czy nawet więcej, około 12%. Nie było tak łatwo się zaczepić, a moim marzeniem była praca w HR-ach. No i nie mogłem tej pracy dostać nigdzie, więc musiałem założyć swoją działalność i zaczynałem od szkoleń. Tak, stricte od szkoleń z komunikacji, ze sprzedaży, z obsługi, klienta, jeszcze były to były te czasy projektów unijnych, tam się załapałem i tam sobie funkcjonowałem jakiś czas, ale stwierdziłem, że hmm, to nie jest najlepszy hmm, sposób na uczenie się biznesu, czyli zaczynanie od szkoleń, bo wcześniej miałem doświadczenie w szkole policjalnej, właśnie w jakiejś firmie konsultingowej na praktykach i to był taki, taki background, powiedział, jeszcze mało użyteczny dla biznesu, więc stwierdziłem, że znajdę sobie pracę jako wewnętrzny konsultant, trener w organizacji i tam będę się uczył. No i tak się zdarzyło, że trafiłem do Volkswagena, do grupy Volkswagena, do grupy dealerskiej i tam przez sześć prawie lat, można powiedzieć, pracowałem, ale jednocześnie uczyłem się wszystkich procesów biznesowych e, związanych z HR, ze sprzedażą, z obsługą klienta, z zarządzaniem jakością, z, z zarządzaniem magazynem, obsługą e, klienta w serwisie i tak dalej, tak dalej. Tam poznawałem organizację od kuchni. No i to była dla mnie taka szkoła, której nigdy nie zapomnę i za którą zawsze będę wdzięczny, że dano mi taką Szansę, żeby pracować w tej firmie. Tam naprawdę dużo się nauczyłem, a jednocześnie miałem możliwość pracy też w innych projektach z innymi klientami, bo tam byłem na umowie B2B i miałem taką swobodę, że oprócz tego, że pracowałem, wewnątrz organizacji pracowałem też z innymi organizacjami, więc można powiedzieć, że zaczynałem od szkoleń, od rekrutacji, a ten konsulting pojawił się dopiero tak, no ja myślę, że gdzieś tak po dwóch czy trzech latach, ale to był taki wewnętrzny konsulting, tam gdzie wchodziłem w rolę takiej od gdzie pomagałem, asystowałem w włączeniu organizacji. Tak patrzę z tej perspektywy, że byłem bardzo młody i, i byłem naprawdę, znaczy, może nie tyle rzucony na głęboką wodę, co sam się rzuciłem na głęboką wodę, bo pracę brałem nie tylko dlatego, że mi ją delegowałem, ale dlatego, że chciałem się angażować w te nowe wyzwania. Także no, taka moja droga nie, nieoczywista. Tu w sumie, jak wspominasz te początki jako trener, no bo tutaj mówiłeś, że na początku to było tak wewnętrznie bardziej. A kiedy zacząłeś pozyskiwać pierwszych klientów i jak to wyglądało? co to wyglądało tak, że ja skończyłem studia, miałem wtedy 25 lat, długo studiowałem, bo studiowałem dwa kierunki z dwuletnim opóźnieniem, a jeszcze wcześniej kończyłem technikum, więc trochę, trochę tego opóźnienia było. No i sobie trafiłem na te praktyki, jak poznawałem HR właśnie ze perspektywy firm konsultingowych, to zapragnąłem tego robić więcej. No i już wtedy tak naprawdę musiałem zacząć pozyskiwać klientów. No bo zanim trafiłem do tej firmy jako ten wewnętrzny konsultant, no to Dwa lata dobre prowadziłem szkolenia w projektach unijnych i były to nie tylko zresztą, ale były to zazwyczaj klienci, byli to klienci pozyskani z polecenia. Znaczy z kimś, ktoś mnie znał, ktoś ze mną współpracował wcześniej i dał mi szansę w jednym projekcie, drugim, trzecim projekcie, no i tak, tak to wyglądało. Czyli na początku bardzo ważny był networking, bo nie mając dużego doświadczenia, no, trzeba było bazować na zaufaniu do osoby. No, i jako że taki miałem, no to tą szansę mi e, dawano w tych projektach, a że ja nie zawodziłem tej szansy, więc zostawałem ich coraz, e, coraz więcej. Więc na początku rzeczywiście networking był takim kl kluczowym e, narzędziem na poszukiwanie e, zleceń, ale później, no wiadomo, że kiedyś te kontakty się kończą, to bardziej człowiek kończy studia, nie ma tych kontaktów wtedy tak dużo. No i później zaczął się telemarketing, e, i z telemarketingu pozyskaliśmy kolejnych klientów, a później już dosyć szybko internet, to znaczy content marketing, jeszcze wtedy to nie było takiej na... Nazwy, ale pisałem dużo artykułów już w, chyba w 2006 czy 2005 roku zacząłem pisać te artykuły. i rzeczywiście one zaczęły procentować już już wtedy. Były zapytania właśnie ze strony internetowej i tak powoli, powoli to się rozkręcało. W sumie jak wspominasz o tym networkingu, to wydaje mi się, że on nadal jest dosyć istotny, nie? tylko że troszeczkę teraz się to zmieniło, bo networking się przeniósł do online, myślę bardziej. Nie? To prawda. Chociaż też wydaje mi się, że. Może się mylę i mnie tutaj poprawisz, że w twojej branży też może być dobrym pomysłem uczestnictwo w różnego rodzaju eventach biznesowych, no że, że tam też można właśnie ten networking przeprowadzać, czy też właśnie pozyskiwać jakichś klientów, nawet niekoniecznie, wiesz, jako prelegent, ale po prostu nawet zwykły uczestnik. To w naszym wypadku to było tak, że my sami organizowaliśmy przed pandemią cykliczne konferencje, dwa, trzy razy w roku. Wraz z poznańskim ośrodkiem Poznań biznes partner, taki ośrodek wspierający przedsiębiorców w Poznaniu, i raz na kwartał mniej więcej organizowaliśmy konferencje w tematach biznesowych, gdzie zapraszaliśmy przedsiębiorców MŚP, dzieliliśmy się wiedzą, no i tam też dużo fajnych kontaktów nawiązaliśmy i współpracy. Więc to rzeczywiście tak działało. Zresztą ten networking później przełożyliśmy na webinary, no i nie ukrywam, że ten networking teraz tak naprawdę w pandemii nam że tak powiem, uratował skórę, bo wiele tematów nam odpadło ze względu na to, że klienci zaczęli się wycofywać. Z, z realizacji działań rozwojowych. No, a właśnie w to miejsce nam weszły tematy, które otrzymałem gdzieś z polecenia. I, i ten rok 2020, tak naprawdę, w 80% związany był z klientami, z, czy z realizacją działań dla klientów, właśnie z polecenia. I to takie to Polecanie tak naprawdę, to, to jest coś, co no, bardzo nam e, e, pomaga no, ale to też dla nas też duży plus za to, że no, jednak nie zawodzimy oczekiwań e, i obietnic, które gdzieś tam składamy do początku no, i klienci nas gdzieś pchają dalej, więc to dla nas jest mega istotne. Czyli dla mnie osobiście. Poza zajmowaniem się konsultingiem, czy określaniem siebie też jako trener, no to nazywasz się również coachem. I tutaj wiesz, się pojawia od razu pytanie, czy nie obawiasz się, że przez to możesz troszeczkę tracić wizerunkowo? No bo coaching, czy słusznie, czy nie, no to wiesz, postrzegany jest od jakiegoś czasu tak dosyć negatywnie. Wiesz, co to jest duża krzywda, którą zrobiono coachingowi? To, jak ludzie postrzegają coaching, ze względu na właśnie takich, trochę, powiedziałbym, szarlatanów, którzy gdzieś tam się podszywają pod tą nazwę i to tak naprawdę te nazwy pączkują w każdej dziedzinie, wszędzie można coacha spotkać, tak naprawdę. Natomiast jest coaching, czy, czy rola coacha i czy, czy ta metoda rozwojowa jest bardzo istotną formą wspierania i osiągania celów, lecz dla każdego przedsiębiorcy. Ja sam też korzystam z usług takich osób jak tylko mogę, jak tylko potrzebuję tak naprawdę, dlatego że samodzielnie ciężko jest osiągnąć sukces i no, ja zawsze doporównuję do drużyny piłkarskiej. No, mimo, że mamy Roberta Lewandowskiego, on też potrzebuje, znaczy jednego z najlepszych piłkarzy świata, on też potrzebuje trenera, też potrzebuje kogoś z boku, z zewnątrz, to pomoże mu lepiej lepiej działać, lepiej funkcjonować. Ja nie uciekam od tej nazwy, dlatego że uważam, że nie, nie warto tego robić, tylko dlatego, że no, parę osób zepsuło renomę tego. Mm, tej roli, tego, tego zawodu, ale uważam, że ona ma głęboki sens i dalej ja uważam, że jestem dumny z tego, tak naprawdę, że, że, że tę rolę wypełniam, bo ona dużo mnie też kosztowała, dużo zachodu, żeby być w tej roli, bo akurat ja kończyłem taki kurs, który trwał, żeby cię nie skałaś około 500 godzin. To był bardzo profesjonalny kurs organizowany przez Polski Instytut NLP, Studium Coachingu. I tam naprawdę bardzo dużo się nauczyłem I, i no nie chciałbym się od tego odciąć, tylko dlatego, że y, jest jakaś no, aktualnie no fala, y, nie wiem, jakiegoś y, też no trochę hejtu tak na, na, ten, na, ten, na, 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 na ten coaching, więc y, no niestety y, bardzo, bardzo ubolewam na tym, że to y, ta rola straciła na, na znaczeniu, czy na takim prestiżu, jak, jakim ja y, całkiem niedawno jeszcze, no ale cóż, no nie mamy na to wpływu, ale Mówię, ja nie będę się odcinał od tego dla, tylko dlatego, że no ma zły PR, tak, no raczej staram się pokazywać, że to nie jest... Coaching jest czymś wartościowym, czymś potrzebnym i, i, i że warto z niego korzystać i raczej odczarowywać te negatywne skojarzenia z nim związane. Czyli mam rozumieć, że nie jesteś za delegalizacją coachingu i rozwoju osobistego? Nie, nie jestem, dlatego że wiesz... Po prostu on jest potrzebny. Możemy, oczywiście, możemy to inaczej nazywać, możemy jakby trochę no, pudrować tą ideę, natomiast no, no szkoda byłoby, żebyśmy... Ja bardzo, bardzo żałuję, że ta idea została tak zniszczona i ja zawsze będę jej bronił. No, oczywiście w takim profesjonalnym wydaniu, czyli takim, który... Oczywiście nie polega na wkładaniu ludziom do głowy jakichś dziwnych koncepcji, teorii, które nie są ich, no ale właśnie dla mnie coaching to jest, to jest praca nad wyzwaniami, które spotykają daną osobę i z którymi ona. No, ma potencjał, żeby sobie poradzić ale potrzebuje kogoś, kto potowarzyszy w tej, w tej zmianie, w drodze do, do celu. I dla mnie to jest taka główna idea coachingu, gdzie coach staje się pewnym lustrem dla, dla drugiej osoby, e, dla której który, chcę chce zrealizować jakiś e, cel. No i e, tego będę się trzymał. Nie będę się tego wstydził, bo, bo uważam, że to jest bardzo wartościowa idea i potrzebujemy takiego, takiego wsparcia. I tutaj właśnie mówiąc o tych wyzwaniach, no to Wiesz, doradzając firmom czy przedsiębiorcom przez tyle lat, podejrzewam, że zauważyłeś jakieś powtarzające się schematy i pytanie brzmi, z czym najczęściej polskie filmy mają, mają problem? Wiesz co, te schematy są i to nie, nie, nie tylko w Polsce, bo generalnie firma jest pewnego rodzaju organizmem, trochę ja bym porównał to do... Do, do życia człowieka. I to jest taka analogia, która jest obecna też u mojego mentora biznesowego Adi, Adizesa, który napisał książkę o fazach rozwoju organizacji. Właśnie on porównuje organizację do, do życia człowieka, czyli mamy fazę niemowlęctwa, fazę dojrzewania, fazę dojrza, dojrzałości, no i fazę no, końcową, taką, tarzenia się organizacji. Teraz każda organizacja, niezależnie czy ona jest w Polsce, czy ona jest za granicą, w Stanach Zjednoczonych, czy, nie wiem, w Izraelu, gdziekolwiek, przechodzi te same fazy. I oczywiście możemy się różnić stylami zarządzania, kulturami, w których funkcjonuje dana, dana firma, ale te fazy są, można powiedzieć, uniwersalne. Tak jak człowiek rozwija się. Bardzo podobny, podobny sposób te fazy rozwoju człowieka są też opisane w psychologii i to jest niezależne od, od kultury. Ale odpowiadając na tą część pytania dotyczącą, kiedy z jakimi problemami m, najczęściej się, z, z, jakby, czy kiedy my wchodzimy najczęściej do, do, do organizacji, jakim ja się spotykam, to jest ta faza przejścia od takiego takiego momentu, w którym organizacja rośnie, czyli zaczyna być potrzebna struktura, zaczynają być potrzebne jakieś, jakieś podwaliny świadomie kształtowanej kultury organizacyjnej. Czyli w momencie, w którym firma przechodzi z, z jakby takiego od wieku nastolatka do dojrzałości. Wtedy najczęściej firma jest świadoma tego, że potrzebuje kogoś z zewnątrz, kto pomaga jej wewnętrznie się poukładać. I to jest najczęstszy moment, bo firma ma wtedy już zasoby, żeby pozwolić sobie na konsulting, a jednocześnie jest świadoma, że tych wcześniejszych swoich problemów, które miała i które zazwyczaj no, samodzielnie musiała rozwiązywać, no, a teraz już nie chcą tego robić samodzielnie, ale chcą potrzebują kogoś z zewnątrz, żeby pomógł im to właśnie takim mm, niezależnym okiem obserwatora, kogoś z doświadczeniem w wielu firmach, żeby pozwolił te przejść z tego takiego niedojrzałego jeszcze nastolatka, który trochę, którym rządzą hormony, do takiej stabilnej, przewidywalnej organizacji dojrzałej, która wie... Jak osiągać swoje, swoje cele, która jest dobrze opisana pod kątem procesowym, no i wie w którym kierunku i jak, jak szybko chce się rozwijać. I myślę, że to jest taki najczęstszy moment, do, w którym firmy zwracają się do, do konsultantów i potrzebują wsparcia. I to tak mówię ze swojego doświadczenia. Czyli gdybyśmy mieli to już streścić, to byłoby to przede wszystkim zarządzanie procesami, tak? Nazwałbym to może nie tyle zarządzanie procesami, raczej uporządkowaniem firmy właściwie, bo zarządzanie procesami jest tylko fragmentem jakby, jakby funkcjonowania firmy. Tutaj tak naprawdę mówimy o tym, że musimy ustawić w sposób komunikacji w firmie, musimy ustawić systemy motywacyjne, musimy ustawić w ogóle zakres obowiązków pra, pracowników, bo bardzo często właśnie, kiedy firma jest na tym etapie na, nastolatka, w fazie dojrzewania, czy takiej wczesnej dojrzałości, bardzo często wiele rzeczy dzieje się Udziałem osób zarządzających, właścicieli, jakby mało rzeczy jest delegowanych. I to jest taki moment, gdzie, gdzie trzeba stworzyć strukturę organizacyjną, gdzie trzeba podzielić rolę w organizacji po to, żeby ona mogła dalej iść się rozwijać. Bo do tego etapu te role czy działania w organizacji bardzo często są rozproszone i zależne od konkretnych osób, no i najczęściej od właściciela albo od kilku najbliższych współpracowników właściciela, którzy łączą różne role. I jakby nie są w stanie już tego wszystkiego ogarnąć, i potrzeba jest wtedy właśnie poukładania tych zakresów obowiązków. Więc tutaj, a no i jeszcze nie powiedziałem, najważniejszym, że brakuje też strategii bardzo często, takiej świadomej strategii, że firma działa siłą rozpędu, siłą podejmowanych decyzji na początku. Czasami trochę szczęścia w tym było, ale później no niestety szczęściu trzeba pomóc i wziąć, poukładać to wszystko, to, co, to, co wcześniej było takie intuicyjne i naczuja. No jak już jesteśmy tutaj przy okazji właśnie tych tematów dotyczących struktury firmy, to wiesz, wydaje mi się, że też teraz dodatkowo dochodzą pewne nowe rzeczy w naszym tym polskim świecie biznesowym. Tutaj na myśli diversity, no, nie? no bo wcześniej jednak byliśmy bardzo takim jednorodnym, monoetnicznym, monoreligijnym społeczeństwem. Natomiast teraz zaczyna się wiesz, pojawiać coraz więcej czy to imigrantów, czy coraz częściej się rozmawia na przykład o orientacji seksualnej bądź tożsamości. I. Czy ty kiedyś pracowałeś nad diversity w jakichś firmach? Pomagałeś ustawiać te procesy, żeby dostosować organizację pod na przykład wiesz, pracowników z zagranicy albo właśnie zadeklarowanych yy, homoseksualistów, biseksualistów itd. Tak Wiesz co? Akurat z firmami, którymi ja pracuję, że ten temat gdzieś rzeczywiście był poruszany, no bo ja się specjalizuję w MŚP, czyli w firmach, które nie myślą jeszcze tak korporacyjnie, gdzie te polityki diversity są wdrażane. Natomiast pojawiały się aspekty związane z komunikacją międzykulturową, żeby lepiej zrozumieć poszczególne kultury i sposób ich funkcjonowania. Gdzieś takie elementy się pojawiały, ale one zazwyczaj były takimi wątkami, powiedziałbym, pobocznymi tej mojej działalności, gdzieś to przy okazji się pojawiało. Bo temat LGBT, to, to jest temat, który akurat w tych mniejszych filmach w ogóle się nie pojawił przynajmniej jako, jako problem. Nawet jeżeli takie osoby gdzieś tam się pojawiały to te firmy nie są na tyle duże, bo pojawiał się ten problem gdzieś w jakiejś, wiesz, dużej skali. Więc myślę, że ten temat dotyczy w dużej mierze, no właśnie, korporacji, firm, które pracują w, szczególnie, tak myślę sobie, gdzieś firmy w dużych miastach, warszawskie firmy, poznańskie nawet może, no też, no, też właściwie też to, to widzę, że coraz więcej jest osób Chociażby Warszawa tutaj bardzo mocno się odróżnia na tle, ok, dużej, że po polsce to widzę, że Warszawa, no właśnie, jest takim multikulturowym miejscem, natomiast Poznań czy jeszcze Wrocław, no to cały czas tam jednak jesteśmy bardziej, tak mi się wydaje, przynajmniej monokulturowi, mono, mono, mono więc z tym obszarem póki co na razie nie, nie, nie stykam się zbyt często, ale na pewno jest to wyzwaniem w tych, w tych organizacjach, gdzie, gdzie no trzeba. Yy, Uwzględnić właśnie style zarządzania, sposoby zarządzania, te różnice międzykulturowe, żeby rzeczywiście realizować cele, no i przede wszystkim zadbać o atmosferę i poczucie bezpieczeństwa pracowników. No bo niestety umówmy się, ale nasze społeczeństwo nadal nie jest, nie grzeszy tolerancyjnością. Więc mnie w podcaście był kiedyś Grzegorz Miecznikowski, który jest tutaj, też chyba z nim tak, rozmawiałeś, tak. też chyba nad... Nawet... Tak, Więc ja słuchałem nad waszej, waszej rozmowy, więc dużo tych wątków było zbieżnych. On pokazuje, że rzeczywiście ten problem jest, istnieje, no bo on też ten problem, też jego w jakiś sposób dotyka, dotknął, niejednokrotnie. No i to jest temat, z którym na pewno będziemy musieli się zmierzyć w Polsce i do niego dojrzeć, bo mam wrażenie, że jeszcze do niego też nie dojrzeliśmy, nawet w tych dużych firmach. Ale to, to jest, to jest zmiana, zmiana pokoleniowa, i to widzę, że młode pokolenia nie mają z tym problemu, ale pokolenia, no tak myślę sobie, 40, 50 plus mogą mieć tutaj większy problem. Już tego odchodząc od struktur organizacyjnych, to zdradzisz z jaką największą marką lub firmą przyszło ci współpracować? To chyba największą to chyba był Volkswagen yy, i cała grupa Volkswagena. Tam pracowałem yy, jakby już właśnie na etacie, ale wcześniej, ale później też już jakby bezpośrednio, yy, z, yy, po, już nie pracując w sieci idlerskiej. Ale pracowałem też z takimi firmami jak yy, Auchan, to też jest wielka, wielka firma to chyba takie, takie największe, no generalnie gdzieś, o Bayer na przykład, to też bardzo wielka korporacja, tylko ta część rolnicza, z tego Bayer Group Science, to jest taka firma, z którą też długo współpracowałem. Dla mnie jakby możliwość pracy z korporacjami, to też jest duża nauka zazwyczaj tego, jak się robi pewne rzeczy, bo później te dobre praktyki można przenieść do MŚP, z w ja aktualnie teraz się bardzo tożsamia bardzo z nim pracuję, albo nawet często z mikrofirmami, bo to też jest bardzo fajny, duży potencjał gdzie firmy też już widzą, że lepiej współpracować z kimś niż, niż samemu dochodzić do rozwiązań, które ktoś wcześniej już wymyślił. Więc to jest takie y, dla mnie fajne, interesujące, że coraz więcej tych małych firm też już no, wchodzi w, ten, w tą współpracę z konsultantami. A z czym się w ogóle wiąże takie prowadzenie działalności konsultingowej, trenerskiej? Jakby? Jakbyś miał takie plusy i minusy tej branży podać, to ja jak to mniej więcej wygląda? Więc to dla mnie. To jest nieustanna nauka przede wszystkim. To jest dla mnie na plus, bo właściwie kiedy wchodzi się do organizacji, no, no uczymy się tam naprawdę, po pierwsze, jak oni funkcjonują, po drugie, jak można to poprawić. Iż wspólnie wypracujemy jakieś, jakieś rozwiązanie, inspirujemy się wieloma rozwiązaniami z innych firm, ale też, wiadomo, żeby być na czasie, to człowiek cały czas tak naprawdę, ja mówię, ja codziennie dziś uczę się, codziennie coś czytam i, i dla mnie to jest najbardziej fascynujący kawałek konsultingu. Natomiast minusem jest to, że trzeba, cały czas, znaczy minusem, no ale to też dla mnie w jakiś sposób ekscytujące, że dużo czasu trzeba przeznaczać na, na, na marketing, na Pozyskiwanie klientów, na, na rozmowy, które często są długotrwałe. To znaczy, to nie jest tak, że dzisiaj klient przychodzi i już się decyduje po jednej rozmowie. To jest proces, który trwa zazwyczaj 2-3 miesiące, czasami dłużej, zanim firma podejmie decyzję o współpracy. Więc te, te procesy podejmowania decyzji no, są dla nas, no, nie chcę powiedzieć, uciążliwe, ale one są po prostu, no trwają. I to jest, to jest i w związku z tym ciężko też często przewidzieć i planować, cele, czy osiąganie celów, tak? bo tu często klient klientowi jest nierówny. Nie jest tak, wie, że się sprzedaje je, jeden produkt, który jest powtarzalny i można go łatwo skalować. No, consulting nie jest produktem, który łatwo skalować. O, też jest takim wyzwaniem, ale za to jest fascynującym zajęciem i dlatego, dlatego to robi, dlatego akceptuję te niedogodności. Jak już jesteśmy w temacie tych klientów, to właśnie jak ich się przekonuje do tego, że warto jest, wiesz, pochylić się na swoją strukturę organizacyjną, warto z, tej, z tych usług właśnie konsultingowych czy trenerskich skorzystać? Ale też przy okazji mam drugie pytanie, no bo to jest jednak praca z ludźmi, no nie? I podejrzewam, że ty pracujesz nie tylko z zarządem, ale też niejednokrotnie z menedżerami małego i średniego szczebla, pewnie też z pracownikami danej, danej firmy, danego przedsiębiorstwa. I czy oni mają... Tak, że wiesz, że są troszeczkę jakoś tak defensywnie nastawieni, tak obronnie, że wiesz, przychodzi ktoś z zewnątrz i nam tutaj raz będzie mówić, jak procesy ustawiać. A, no właśnie. To, mm, to jest tak, że pracujemy w taki sposób, żeby zarządzać zmianą. Bo gdzieś tam pomagamy zarządzać zmianą w organizacji, w taki sposób, żeby ludzi po pierwsze zaangażować, żeby dać im y, przestrzeń na. Y, Dzielenie się swoimi pomysłami, bo tak naprawdę bardzo często to oni są ekspertami od, od swojej pracy, i nasza rola często polega na tym, że my. Ich ukierunkowujemy na nowe, nowe tory, na nowe sposoby działania, na nowe sposoby funkcjonowania, ale oni już sami w dużej mierze wypracowują, wypracowują szczegóły odnośnie tego, jak oni będą to robić. Czyli jak, jak pracujemy nad procesem, to nie, my nic nie narzucamy im tak naprawdę. My pokazujemy, e, facilitujemy często ten, e, ten proces e, ustawiania procesów, podpowiadamy pewne rzeczy, ale. W dużej mierze to my pracujemy z tymi ludźmi i, i, i dajemy im często inspiracje, dajemy im narzędzia, podpowiedzi, jak można to robić, ale już później w praktyce to już oni do końca biorą odpowiedzialność za, za te działania, więc, więc my pomagamy, my pilnujemy trochę tego, tego procesu wdrożenia, ale staramy się nie narzucać rozwiązań, bo to mogłoby się bardzo źle skończyć zazwyczaj. To znaczy właśnie tym oporem, o którym mówiłeś. Więc to tu trzeba być naprawdę wchodząc do organizacji, trzeba być bardzo delikatnym i pracować z jednej strony na relacjach i na celach, których które chcemy sobie zrealizować. Bardzo często to jest, to, to jest współpraca, to jest taka właśnie facilitacja, to jest pyta się o coaching. Czasami wchodzi się w rolę coacha, czasami wchodzi się w rolę mentora, czasami wchodzi się w rolę trenera. I cała złożoność tej, tej naszego, tego naszego działania polega na tej takiej multizadaniowości, nie? że. W zależności od sytuacji musimy się szybko przestawić na, na, na sposób działania, bo w organizacji spotykamy się z różnymi osobami, bardzo świadomymi, bardzo kompetentnymi, więc nie możemy im narzucać rozwiązania. Ale są też takie sytuacje, że tworzy się nowa rola, na przykład ktoś od jakości w organizacji zostaje zatrudniony albo wydelegowany do, funkcjonowania, do, do zajmowania się tą jakością, no więc on potrzebuje wsparcia niemalże instruktażowego. Więc ta sztuka współpracy z organizacją polega na tym, że do, do każdego działania, do każdego działu, często do każdej osoby, trzeba przyłożyć inną siłę, inną, inną wagę nawet, bo, bo to wszystko zależy od, od, od organizacji. Organizacja jest bardzo złożonym bytem, bardzo często, nawet te małe organizacje, i bardzo często nierównomiernie się rozwija. Na przykład sprzedaż może być świetnie rozwinięta, marketing może być super rozwinięty, ale już na przykład produkcja i, i, i jakość może być, mogą mieć. Mniejsze kompetencje i mniejszą świadomość zarządzania. I jakby tu trzeba dobrze przepracować te słabe strony. No ale też poza taką działalnością, właśnie stricte z firmami i zajmowaniem się coachingiem, czy, czy trenerką, czy consultingiem to jesteś też tak dosyć płodny, jeśli chodzi o treści, bym powiedział, bo napisałeś w sumie cztery książki i dwa e-booki. Jakbyś mógł przybliżyć, jak wyglądał proces ich tworzenia. Większość książek, ona powstają niemalże tak przy, przy okazji. To znaczy dużo piszę, tak jak zauważyłeś, dużo piszę do, do gazet, dużo piszę na stronę internetową i gdzieś te książki, które piszę, bardzo często, no i też są materiały szkoleniowe, które powstają do, 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 do konkretnych szkoleń. I bardzo często książki są jakby z takim zbiorczym przepracowaniem danego tematu i zlepkiem. Treści, które gdzieś tam, no i oczywiście z lepkiem, ale z odpowiednio zredagowanym, treści, które wcześniej gdzieś tam już powstały, więc można powiedzieć, że ja te książki właściwie piszę niemalże przy okazji. A później redaguję je w taki sposób, żeby one miały uporządkowaną treść, strukturę, żeby dobrze się po prostu czytało, żeby to nie było takiego wrażenia, że to jest zlepek artykułów z bloga czy artykułów z różnych źródeł. Natomiast to jest taki proces, który gdzieś dzieje się bardzo często u mnie w tle. I w pewnym momencie jak ja przypracowuję sobie jakieś tematy, na czym się aktualnie fokusuję, nagle yy, siadam i zaczynam to wszystko porządkować, pisać yy, i składać w taką spójną całość. I bardzo często yy, zaczyna się od stworzenia checklisty, bo jak wiesz, to ja jestem. Fanem checklist. I każda z książek, tak naprawdę, z tych trzech pierwszych, które napisałem, właśnie powstała na, w oparciu o checklisty. Czyli pierwsza książka Proactive Tools, Budowanie Zaangażowania, powstała o, o checklistę Proactive Tools. Czyli taką checklistę, która pokazuje kluczowe aspekty dla budowania zaangażowania pracowników. I każdy element checklisty to jest później jeden rozdział książki rozbity na jakieś fragmenty, uporządkowane fragmenty. U mnie ten proces pisania właściwie dzieje się niemalże ciągle w tle. I to jest coś, co mi towarzyszy, to jest taka, taka, dla mnie też forma, w ogóle pisanie jest dla mnie dla mnie formą opracowania mojego doświadczenia życiowego i gdzieś tam pomaga mi że jakby pewne tematy zrozumieć, przemyśleć i jakby dotknąć ich głębiej. Więc u mnie proces twórczy właściwie od kiedy, od kiedy pisz od zawsze tak naprawdę. Kiedy pamiętam właśnie, od kiedy i czy to no, lubiłem pisać, tak? I czy pracę zaliczeniowe, no, magis, prace magisterskie, później właśnie artykuły, bo nawet w, też miałem taką, taki epizod, że byłem dziennikarzem chwilę w takim poznańskim, poznańskiego tylko że tam w ogóle zajmowałem się tematem muzyki, więc to jest trochę inny, inny aspekt. Natomiast mm, natomiast pisanie jest za, ze mną praktycznie od zawsze lubię to pisałem pamiętniki, Pisałem tekst do, do piosenek, więc to, to jest taki obszar, który jest mega rozwojowy. W ogóle zachęcam do tego i cieszę się w ogóle, nie wiem, czy zauważyłeś, że jak dużo treści powstaje teraz na LinkedIn na, właśnie na Facebooku, jak dużo ludzie, jak dużo ludzie piszą I ten content marketing to jest, to jest niesamowite, bo to jest bardzo rozwojowe. To jest taka wartość dodana, której nie dostrzegamy też. Tak myślę tak globalnie, jako, no, jako element rozwoju każdego z nas. Tak, Pisanie to jest element. Uważam, rozwoju, więc tak to u mnie wygląda, że te książki powstają niemalże przy okazji. A tak z czysto po biznesowego punktu widzenia, to ile udało Ci się tych pozycji sprzedać i ile na tym zarobiłeś? Pierwsze trzy książki, a właściwie cztery, bo można powiedzieć, że drugie wydanie, budowania zaangażowania, to jest właśnie ta czwarta książka, to sprzedały się w nakładzie 6300, jakoś tak? Sprawdzałem niedawno. Najwięcej się sprzedało tej książki na temat, z budowaniem, na temat budowania zaangażowania, czyli właśnie tam było chyba 3,5 tysiąca, a później właśnie z, z, o zarządzaniu czasem książka się sprzeda w nakładzie na około 2000 i tysiąc chyba się czeka, tysiąc to jest o sprzedaży. I... Tu nie mogę podzielić się tym, ile tam zarobiłem na tej książce, bo to jest związane tam z umową, z wydawnictwem, bo to są książki z, z wydawnictwem. Natomiast już teraz te dwie ostatnie książki, też w formie e Booka, ale to sprzedały się w ciągu roku to nie powiem, że w dużym nakładzie, bo to w sumie było jest jakieś 350 sztuk chyba, natomiast zarobiłem na nich dużo, dużo więcej niż na tych, na tych książkach wydanych z wydawnictwem, bo... Tak naprawdę wydaliśmy je samodzielnie, wydaliśmy je, no i mają dobrą cenę, tak, bo, bo wiesz, książki tamte kosztowały tam 40, 50, 60 złotych, natomiast ta już kosztuje 100 i 120, więc i 80, więc to są zupełnie inne kwoty i zupełnie inne marże, więc w suma sumarów chyba udało się na tę książkę zarobić jakieś 35 tysięcy w ciągu roku, tak mniej więcej. Że to nie jest, nie jest to dużo, ale to nie jest też mało. Ja, ja zawsze patrzę też na książki przez pryzmat działań PR-owych i to, że tak naprawdę książki gdzieś jednak pchają tą markę osobistą, to to jest taki dla mnie no, benefit tak naprawdę dodatkowy, że dzięki tym książkom tak naprawdę mam dużo pracy, tej szkoleniowo-rozwojowej, doradczo-konsultingowej. No i w sumie na koniec, jak już jesteśmy właśnie w temacie pieniędzy, to. Wiesz, firmy często mierzą swój wzrost rok do roku i to nie czy jako marka osobista też prowadzisz takie statystyki i analizy, a jeśli tak, to ile rok do roku rośnie Maciej Sasin? Kiedyś tym się bardzo jarałem, w tym rok do roku, bo pamiętam jak to było na początku, że rok do roku rośliśmy o 100-200%, tak liczę, bo o podejściu już tak, tak naprawdę z, z etatu, takiego etatu tego wewnętrznego konsultanta, i wtedy ro, rościliśmy yy, rok do roku. No te mówię 200, nawet chyba jeden miesiąc, jeden rok to był 300%. Ale to były właśnie obroty. Ale teraz patrzę na to z perspektywy trochę innej. Bardziej patrzę na to, jaki mam zysk i, i ile mam czasu. Dla siebie więcej, bo na początku dla mnie no, obrót to był taki, wiesz, taki super, ale robimy tyle obrotu, że wow, nie? że to jest świetnie, ale jak się człowiek później policzył koszty i tak dalej, to myślimy. Hmm, no wcale tak dobrze to nie jest, nie? że można byłoby lepiej. Ja teraz patrzę na to z perspektywy. Tego, że oczywiście obroty w sumie, no, na przykład teraz w tym, tym roku mamy w ciągu y, trz, dwóch czy trzech kwartałów, mamy obrót równy zeszłemu po, poprzedniemu roku. Rok, Prowni no, rok skończył się na takim wyniku jak. Teraz po tym trzecim kwartale mamy też obroty, ale, ale poprzedni rok był rokiem pandemicznym, więc no, był rokiem trudnym. No ten też jest tak de facto, natomiast no, rzeczywiście udało się, no, myślę, że rok do roku to będzie, żeby cię skłamać, myślę, że to będzie plus 50%, nie? czyli całkiem, całkiem nieźle, jak biorąc pod uwagę pandemię. No i trudną skalowalność konsultingu, jak wspominałeś. I trudną, trudną skalowalność szkolników, bo my nie jesteśmy dużą firmą. My tak naprawdę wewnętrznie pracujemy z pięcioma osobami, którzy gdzieś tam realizują. Jedna osoba zajmuje się biurem, no i mamy czterech konsultantów, którzy w tym ja gdzie działamy sobie z firmami. plus czasami jeszcze mamy kilku takich, którzy są dochodzący, czyli w sumie będzie 10. No i osoby współpracujące, czyli gdzieś tam osoby zajmujące się marketingiem, reklamą, gdzieś tam na Facebooku tego też się teraz uczymy. Stroną internetową, mamy kilka takich osób, które są tam z nami na co dzień współpracują, ale tak naprawdę moją ideą jest nie tyle zwiększanie obrotów, co wypracowanie zysku i bardziej zmierzam w, jakby w kierunku ograniczania jakby wielkości firmy, ilości osób na rzecz większej optymalizacji, czyli zwiększania obrotów przez produkty, na przykład właśnie przez książki. Teraz na przykład piszę kolejne dwie książki. I to będą książki na temat trudnych sytuacji w biznesie, w pracy, a druga to o rozwoju firm. I teraz no jakby plus te książki, które już mamy, no to tu chcemy iść w tym kierunku, żeby zwiększać sprzedaż, bo tu przyznaję się bez bicia, niestety marketingiem się niezbyt wiele zajmowaliśmy, no bo była to dla nas... No, książki są owocem pandemii, można powiedzieć. I nie, nie mieliśmy tych kompetencji reklamy w Google'ach, w Facebooku. Gdzieś tam eksperymentowaliśmy z tym, więc dopiero teraz tego się uczymy. Więc tutaj gdzieś chcemy wykorzystać ten rzędzie do, do wykorzystania tego potencjału, który mamy, który jeszcze nie, nie realizujemy. Myślę, że w ogóle to jest coś, co większość przedsiębiorców, czego większość przedsiębiorców będzie musiało się nauczyć jednak w przyszłości. To może podziel się na samym końcu, kiedy będzie premiera tych książek, kiedy będzie można przeczytać no więc no mam taką nadzieję, że w tym kwartale, czyli do, do końca grudnia to się uda, bo już prace są zaawansowane, na pewno pierwsza z nich, czyli o rozwoju firmy, no to mam nadzieję, że się ukaże gdzieś tam w październiku, no może w listopadzie. To jest taka moja nadzieja. Jak nie, no to na pewno w grudniu. Natomiast kolejna myślę, że na początku stycznia, ewentualnie w lutym. Zobaczymy, jak pójdzie z tą Pierwszą. Bo jednak to jest taki duży projekt pisania książki. Jednak to trochę czasu zajmuje, korekta, no. To, to, jest, to jest proces, to jest proces. No i oczywiście marketing, przygotowanie marketingu, to też trzeba dobrze zaplanować. Teraz to już wiemy, bo dużo błędów żeśmy popełnili w tym zakresie. To ja ci dziękuję bardzo, Maćku, za rozmowę. Życzę ci powodzenia, jeśli chodzi o marketing. Mam nadzieję, że, że nie popełnicie tych samych błędów, które popełnialiście, jak wspominałeś, i że tym razem się jeszcze w większym nakładzie twoje publikacje rozejdą. Dzięki, Damian. To ja zapraszam Was wszystkich na nowymarketing.pl oraz na mamstartup.pl i do śledzenia naszego podcastu Człowiek z firmą. Trzymajcie się i cześć.